Jesteśmy w Muzeum Mazowieckim w Płocku na ekspozycji 10 wieków Płocka. W tej części, która opowiada o I wojnie światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Możemy tutaj zobaczyć część ekspozycji, która pokazuje historię legionową płoczczan. Wśród eksponatów jest rekonstrukcja munduru legionisty oraz jego uzbrojenie. Mamy także różnego rodzaju odznaki, które związane były z legionami polskimi. Jednym z najbardziej znanych płockich legionistów był Władysław Broniewski, którego widzimy na zdjęciach. Zdjęcia te pochodzą już z okresu internowania legionistów. Broniewski trafił najpierw do Szczypiorna, a potem do Łomży. I właśnie zdjęcie na dole pokazuje grupę legionistów z Płocka w obozie w Łomży. Co ciekawe, ci legioniści nie zostali pozostawieni samym sobie, bowiem płoczczanki zgromadzone w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego z Janiną Benedykówną na czele pomagały legionistom w czasie ich internowania, dowożąc żywność, ubrania. W 1917 roku zaczyna kończyć się I wojna światowa. Jednocześnie rodzi się polska władza. Na razie jest to tymczasowa Rada Stanu, potem Rada Regencyjna nastanie. Tymczasowe rządy polskie oczywiście nie są samodzielne. Płock, jak cała gubernia warszawska, podlega władzy okupacyjnej Niemiec. W Płocku w tym czasie, a więc w 1917 roku, sytuacja jest bardzo ciężka, szczególnie jeżeli chodzi o gospodarkę. Polacy muszą sami zadbać o aprowizację miasta, która jest niewystarczająca. Powstaje kuchnia robotnicza, żeby dożywiać właśnie społeczeństwo. Powstają różnego rodzaju inne inicjatywy. Powtarza się akcje pod hasłem „Ratujcie dzieci”, aby właśnie tym najmłodszym zapewnić byt. A więc płoczczanie angażują się w zbieranie pieniędzy, różnych innych środków materialnych, aby wesprzeć najuboższych. Poza tym Niemcy pozwalają na różnego rodzaju złagodzenia. Do szkół powraca język polski. Otwierane są też nowe polskie szkoły w Płocku. Seminaria nauczycielskie powstają. Działają drużyny harcerskie. Jednocześnie w lutym 1917 roku zaczyna funkcjonować nowa Rada Miejska, na czele której staje Aleksander Maciesza. Ta Rada Miejska spełni bardzo ważną rolę w momencie, kiedy Polska stanie się faktycznie niezależnym państwem. W 1918 roku, 11 listopada, z Płocka zaczynają wymaszerowywać niemieccy żołnierze. Opuszczają miasto niemieccy urzędnicy. Wtedy to Aleksander Maciesza przejmuje z ramienia właśnie Rady Miasta różnego rodzaju urzędy. Z Warszawy przyjeżdża jako komisarz rządu polskiego na powiat płocki Kazimierz Dziewanowski. I on wraz właśnie z Macieszą przejmuje również starostwo powiatowe. W nocy z 11 na 12 listopada powstaje w Płocku Rada Robotnicza. Powołuje ona do działania również swoje takie zbrojne, powiedzmy, ramię, milicję ludową. Rada Robotnicza będzie stała w opozycji do działań Rady Miejskiej i zapowiada to różnego rodzaju niesnaski w mieście, które też później nastąpią. Ale 12 listopada Płock jest już wolnym miastem w rodzącej się, odradzającej się Rzeczpospolitej. I oczywiście z tego okresu moglibyśmy pokazać wiele różnego rodzaju pamiątek. Ale żeby je zobaczyć, trzeba przyjść odwiedzić Muzeum Mazowieckie. Zapraszamy.